asistență, Alphonse Areola, 2, Benjamin Pavard, 4, Rafael Varane, 5, Samuel Umtiti, 6, Paul Pogba, numerem 7, Antoine Griezmann, 9, Olivier Giroud, 10, Kylian Mbappé, 13, N'Golo Kante, 14, Blaise Matuidi, 21, Lucas Hernandez. Niesamowite tutaj ustawienie. Znaczy... Za chwilę najpierw drużyna gości Jasper Silesen w bramce, 2 Kenny Tete, 3 Matthijs de Ligt, 4 właśnie Van Dijk z 5 Daily Blind, 6 Davy Pryper, 7 Frenkie de Jong, 8 Jorginho Wijnaldum, 9 Quincy Promes, 10 Memphis Depay i z numerem 11 Ryan Babel. Tete to jest prawy obrońca. No i też na pewno Wijnalduma zobaczymy raczej na pozycji numer 6, a przed nim Frenkiego de Jonga oraz Davy'ego Prypera, tak więc to ustawienie tutaj prezentowane nam przez Mbappé, drybnik na prawo, nogę Mbappé, Silesen. No Holendrzy jednak zaczęli dość ryzykownie, bardzo wysoko, na połowie boiska praktycznie ustawiona defensywa. No nie można tak grać z Francją, no tutaj jest tego przykład. Zbieg do środka tutaj Daily Blind, pilnował tutaj też N'Golo, jest Tete. Piłkarz Olimpiku Lyon, już zagranie przez środek i uderzenie Quincy'ego Promesa. Oj, dobrze kontrolował Areola tutaj ten strzał. Mógł wyciągnąć jeszcze rękę, ale odpuścił. Wiedział, że ta piłka będzie opuszczała boisko. Varane. Griezmann! I podanie do Mbappé, mimo asysty obrońcy. Uderzył Kylian Mbappé. Zobaczmy, zejście tutaj uprzedzony Virgil van Dijk, ale zabrakło gdzieś siły w tym uderzeniu przy tej piłce zagrywanej z powietrza. Mbappé. Przede wszystkim środek bramki, gdyby troszeczkę na któryś ze słupków. No nie można jednak prezentować tego swojego stylu gry z mistrza świata, można powiedzieć, grając u siebie po zdobyciu tytułu. Także Francuzi no, muszą dać satysfakcję swoim kibicom. I robią to w tych pierwszych minutach. Hernandez, znowu dobra, dynamiczna akcja i ma sporo pracy Jasper Silesen od pierwszych minut na Stade de France. Babel. To może też być. No, taka przebitka teraz udana dla Blinda. Tymczasem jeszcze Matuidi, Mbappé, gol! 14 minuta. Kylian Mbappé. Zaczyna się święto na Stade de France. Tak, no straszny błąd teraz defensywy holenderskiej. No to jest bohater. Griezmann. Jest wolna lewa strona boiska, biega tam Hernandez. Ale kapitalne pokazanie się do gry Lucasa Hernandeza i dobre zagranie właśnie w tę wolną strefę. Także to, o czym mówiłeś, jak grają ci dwaj boczni obrońca, to są przecież tak naprawdę nowe twarze w zespole. Jest tam De Ligt, wysocy Giroud, Pogba, także Varane. Zobaczmy, spokojnie Silesen. No, piłka na przedłużenie tutaj. Dobrze wbiegał Varane. Uderzał Kylian Mbappé. Trzy bramki na mistrzostwa. Musi uważać teraz Blind. Zobaczmy Mbappé. Przepuszczenie piłki. Kolejny błąd Tete. I rzut rożny. Znowu Matuidi. I zobaczmy, co robi Blind. Jaki tutaj jest odjazd. Nieprawdopodobny Mbappé za Blindem, który też musiał jeszcze dobrze ocenić sytuację, co dzieje się za jego plecami. Może w tym ostatnim kwadransie trochę postraszą Areolę, zobaczmy. Dobrze teraz wbiega tutaj w pole karne, ale będzie tylko gra od bramki po wejściu Wijnalduma. No, ryzykownie Pavard. On no, zakręcił teraz nim Wijnaldum. Najpierw trafiona piłka, potem nogi, także tak jak powiedziałeś. Ryzykownie, gdyby sędzia tutaj gwiznął, pretensji na pewno by nie mogło być. A to Hugo Lloris, Tete, ale on też nie gra w podstawowym składzie Lyonu. Griezmann, jest tam Umtiti, no wiemy doskonale, nawet pamiętając chociażby ostatni mundial, że zarówno Umtiti, jak i Varane zdobyli w fazie pucharowej tam po bramce, także
No nie tylko Varane tutaj potrafi. Kto wie, czy za jakiś czas Mbappé nie będzie takim piłkarzem właśnie do numeru 10, gdzieś atakującym bardziej z głębi pola. No Holendrzy nazwaliby to schadów spitz. A więc taki cień napastnika. Oczywiście na razie szkoda jakby rezygnować z jego. Zobaczmy jednak rozegranie dołem. Pogba do Mbappé, Mbappé! Odważnie. Tak jest. Bardzo dobra interwencja, no ale zobaczmy, co znowu pokazał, jakie on ma depnięcie na tych pierwszych. Nie wiem. Czy to jest możliwe? Giroud! O nie, popatrzył dobrze, jak jest ustawiony w stosunku do bramki, ale też to uderzenie najwyższej próby nie było. Ale zobacz, też mógł pokusić się o przyjęcie piłki na klatkę piersiową. Dla repro, ale kto wie, czy dzisiaj ktoś taki właśnie jak Strootman by się tej drużynie w środku pola. Lichtem jest tutaj Wijnaldum. Wijnaldum, ostry kąt i nie trafia. Nie trafia do bramki zespołu francuskiego. No to była setka. Zobaczmy. Dobry blok, wejście idealne, przyblokowanie przeciwnika przez Wijnalduma. Po tym pierwszym nieporozumieniu De Ligt, zagranie piłką górą. Przyblokowane, jak widzimy, Umtiti i Blind w Ajaxie Amsterdam, ale zupełnie tej płynności, tego luzu. Będzie chyba żółta karta dla Griezmana, tak, za to sprawdzenie jakości spodenek Holendra. Griezmann upomniany przez Alberto Diano Majenko. Ale dziś w zasadzie te budowanie akcji od tyłu w takim, powiedziałbym, starodawnym stylu. A powtórzyć się dla zespołu holenderskiego, ale... No ale widzimy, że zawsze tego typu okazje dodają wiary. Tete Babel i gol! 1-1! Kenny Tete, najlepsza jego akcja i to w ofensywie, a Babel, no nad którym tutaj się nieco znęcaliśmy, trafia w 67 minucie. No niesamowita sprawa. Zespół, który praktycznie nie istniał na boisku, doprowadza do wyrównania. Słabsza gra, można powiedzieć, w środku pola teraz i Kanté, i Pogby, i Griezmana. Myślę, że tutaj trzeba szukać, trener Didier Deschamps będzie jednak chyba robił zmiany w środkowej strefie. Bo tutaj tych strat w ostatnim... No ale zobaczmy, znowu teraz dobra sytuacja, 4-5 jest Memphis Depay. Depay sam! Ale tylko w boczną siatkę. Przez 5 minut Holendrzy stworzyli więcej niż przez 65. Tak jest. Ale tak jak mówisz, jakieś rozprężenie nastąpiło w zespole francuskim. I idzie mu do wsparcia Griezmann, znowu centra bezpośrednia i świetnie! Jest Giroud. Olivier Giroud długo czekał, ale w końcu trafia. I to w jaki sposób? Olivier Giroud. I teraz widać, dlaczego trener Deschamps zdjął Hernandeza. Hernandez bardziej gra kombinacyjnie, technicznie, lubi kilkoma podaniami zdobywać teren. Natomiast Mendy, dośrodkowanie, dobre przyjęcie, tak teraz, mocne, celne. No ale też wykończenie Oliviera Giroud pierwszej klasy. 75. minuta. Odbierają ten moment radości z tego remisu Holendrom Francuzi bardzo szybko. Jacek Dziober, dobranoc. Bożydar Iwanow, do usłyszenia.